Dzień dobry. Witajcie w moim podcaście o tematyce nie tylko kryminalnej. Na początku chciałabym Was przeprosić za opóźnienie, ale najzwyczajniej w świecie się przeziębiłam. Mam nadzieję, że nie będzie tego jakoś bardzo słychać. Niedzielny ranek to pora idealna. Wielu z nas, bo nie wszyscy, zażywa wtedy błogiego lenistwa, gdyż ranek w odróżnieniu od wieczoru jeszcze nie jest skażony świadomością poniedziałkowej pracy. Jednak z niedzielnym porankiem wiąże się coś jeszcze, a raczej ktoś. Seryjni mordercy są na swój przerażający sposób fascynujący. I nie chodzi mi o to, że niektóre kobiety się w nich zakochują. Raczej o to, co niewyobrażalne dla poprawnie funkcjonujących jednostek. Kompletne lekceważenie wartości ludzkiego życia. Zabicie jednej osoby jawi się jako coś okropnego, ale zabicie wielu? Do tego często w brutalny sposób? Potworność. Wielu seryjniaków zdobyło rozgłos, stali się sławni. Któż nie słyszał o Tedzie Bundym? No, ten to jest chyba najbardziej znany, ale są w tym gronie i inne nazwiska. Jeffrey Dahmer, a na naszym podwórku Joachim Knychała czy Bogdan Arnold. Są jednak też tacy mniej znani, a przynajmniej mniej znani u nas. Ostatnio robiłam materiał o kameleonie, a dziś przychodzę do Was z kolejnym seryjnym, o którym nie znalazłam nic na polskim YouTubie. No, chyba że źle szukałam, to mnie uświadomcie. Carl Eugene Watts, zwany Koralem, był mordercą bardzo brutalnym i bardzo niebezpiecznym. Szacuje się, że mógł zabić nawet 100 kobiet, ale na poparcie tego przypuszczenia nie znaleziono niezbitych dowodów. Gdyby to potwierdzić, okazałoby się, że Watts był jednym z najbardziej pracowitych seryjniaków w Stanach. Niestety potwierdzonych ofiar jest mniej, bo zaledwie 14. Chociaż zaledwie to złe słowo. Zabicie tylu osób to i tak o 14 za dużo, a gdzie tu mówić o setce? Kim był człowiek, który pozbawił życia tyle kobiet? Carl Watts urodził się 7 listopada 1953 roku w Killeen w stanie Teksas. Jego rodzicami byli Richard i Dorothy May. Ojciec naszego dzisiejszego antybohatera był wojskowym i porzucił rodzinę, gdy Carl i jego o rok młodsza siostra Sharon byli mali. Richard nie odegrał żadnej roli w życiu syna. Po opuszczeniu przez męża Dorothy przeniosła się z dziećmi do Michigan. W dzieciństwie Carl spędzał również sporo czasu w Virginii w miasteczku Colwood u swojej babki Lulie May Young. Bardzo lubił wizyty u babci. Najbardziej polowanie na króliki, które później sam oskurowywał. Z tym miejscem wiąże się też historia jego ksywki, którą traktował jak imię – Koral. Wzięło się to stąd, że zarówno babcia, jak i kuzyni z Virginii w ten sposób wymawiali imię Carl, właśnie jako Koral. Wattsowi bardzo się to podobało. Znalazłam informację, że poprosił matkę, by oficjalnie zmienili jego imię z Carl na Koral, ale nie wiem, czy do tego ostatecznie doszło. W szkole Koral radził sobie nie najgorzej, a przynajmniej tak było na początku. Miał pewne trudności, ale bardzo się starał i dzięki temu zdobywał dobre stopnie. Jednak gdy miał jakieś 8 lat, zachorował na zapalenie opon mózgowych oraz polio. Opuścił całą trzecią klasę, gdyż musiał być izolowany. Jego oceny bardzo na tym ucierpiały. Skarżył się na problemy z koncentracją i zapamiętywaniem. W 1962 roku Dorothy Watts wyszła ponownie za mąż za niejakiego Normana Cizara, ojca 6 dzieci. Wspólnie para doczekała się kolejnej dwójki, więc jak łatwo policzyć, w tej patchworkowej rodzinie było aż 10 dzieci. Na tle takiej gromadki Koral się za bardzo nie wyróżniał. Był cichy i nieśmiały. Mimo problemów z nauką było coś, w czym był dobry – sport. Realizował się w różnych dyscyplinach. Grał w baseball i futbol. Był też świetnym bokserem. Nikt nie wiedział jednak, że w tym młodym chłopcu rośnie frustracja i nienawiść. Po raz pierwszy ujawniły się, gdy Koral miał zaledwie 15 lat i pracował jako gazeciarz. 25 czerwca 1969 roku zaatakował 26-letnią Joan Gave. Zupełnie bez powodu uderzył kobietę w twarz i uciekł, gdy zaczęła krzyczeć. Nie zrobiło to na nim jednak na tyle dużego wrażenia, żeby nie był w stanie dokończyć pracy, a po pracy wrócić do domu. Po kilku dniach został za tę napaść aresztowany. Na policji stwierdził, że chciał po prostu kogoś pobić. Nie trafił do poprawczaka, lecz do kliniki psychiatrycznej Lafayette. Stwierdzono tam, że Koral nie ma żadnych wyrzutów sumienia. Ma za to paranoję i działa pod wpływem impulsu. Pacjent opowiadał o snach, w których bił kobiety. Mówił o tym, że sprawia mu to przyjemność i uwalnia od negatywnych emocji. Stwierdzono również, że może być bardzo niebezpieczny. I wiecie co? Wypuszczono go 7 listopada w dniu jego 16 urodzin. Czy udzielono mu pomocy?
Patrząc na to, jak dalej potoczyło się życie tego chłopaka? Wątpię. Dodam, że do Lafayette wracał jeszcze z 10 razy w ciągu następnych lat. W 1973 roku dzięki pomocy matki skończył szkołę średnią i dostał stypendium sportowe w Lane College w Tennessee. Miał grać w futbol, jednak kontuzja mu to uniemożliwiła. Przerwał naukę i wrócił do matki i ojczyma do Detroit. Rok później trafił na Western Michigan University w ramach programu dla mniejszości. Nie jestem pewna, na czym to polegało. Studiowanie jednak nie interesowało Corrala. Jego myśli podążały w zupełnie innym kierunku. 25 października 1974 roku zapukał do drzwi Lenore Nizaki, pytając o Charlesa. 23-latka powiedziała, że nikt taki tu nie mieszka. Namówił dziewczynę, by mu otworzyła i wpuściła do środka pod pretekstem zostawienia kartki. Gdy ta się odwróciła, złapał ją i próbował udusić. Młoda kobieta krzyczała i walczyła. Wkrótce jednak zemdlała. Po tym jak straciła przytomność, napastnik zostawił ją i wyszedł. Lenore zidentyfikowała później napastnika jako Corrala Wattsa. 5 dni później, 30 października, zaatakował Gloria Steele, 19-letnią studentkę i matkę. Gloria nie miała tyle szczęścia co Lenore. Została zaatakowana z ogromną furią. Dźgnięto ją 33 razy w klatkę piersiową. Atak był tak gwałtowny, że część narzędzia zbrodni utkwiła w kręgosłupie. Z tego co zrozumiałam, narzędziem zbrodni było dłuto. Do kolejnej napaści doszło 12 listopada. 23-letnia Diane K. Williams zgłosiła na policję napaść. Modus operandi był podobny jak w przypadku Lenore Nizaki. Na Charlesa. Około południa czarnoskóry mężczyzna zapukał do drzwi. Zapytał o Charlesa i poprosił o możliwość zostawienia notatki. Gdy Diane go wpuściła, pchnął ją i zaczął dusić. Co uratowało kobietę? Dzwoniący telefon. To były czasy telefonów stacjonarnych. W zasadzie to nie chodziło o sam fakt, iż telefon dzwonił, tylko o to, że Williams kopnęła słuchawkę, a to spowodowało, że osoba po drugiej stronie słyszała krzyki Diane. Watts się spłoszył i uciekł, ale młoda kobieta miała tyle czasu, że wyjrzała przez okno i widziała samochód napastnika. W ten sposób policja miała dwóch świadków. Po aresztowaniu mężczyzna przyznał się nie tylko do tych dwóch napaści, lecz do 15 innych. Odmówił jednak wyjaśnień w sprawie zamordowanej Gloria Steele. Policja podejrzewała, że Watts za tym stoi, ale nie mogła go w żaden sposób powiązać z morderstwem. Zanim doszło do procesu w sprawie napaści, Corral trafił do szpitala psychiatrycznego Kalamazoo, gdzie stwierdzono, że jest antyspołeczny, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by wziął udział w czynnościach sądowych. 19 grudnia 1975 roku odbyła się rozprawa o napaść i pobicie dwóch wyżej wymienionych kobiet. Watts został skazany na rok więzienia. Po odbyciu kary ponownie zamieszkał w domu rodzinnym. W tym czasie umawiał się z Delores Howard. Kobieta zaszła z nim w ciążę i urodziła córkę, jednak para nigdy się formalnie nie związała. Nie znaczy to jednak, że Corral nie był żonaty. Był. 17 sierpnia 1979 roku wstąpił w związek małżeński z Valerie Goodwill. Związek ten nie potrwał długo. W maju roku następnego para otrzymała rozwód. Valerie zeznała później, że Corral dziwnie się zachowywał. Po każdym zbliżeniu wychodził i znika na całe godziny. A poza tym rzucał śmieci gdzie popadnie, ciął nożem rośliny doniczkowe, przestawiał meble. Ciął też świece i rozpuszczał je na stole. Przyznacie, że to dość niecodzienne zachowanie. Co Corral robił, gdy wychodził z domu? Jeździł po okolicy i polował. Czas może wyjaśnić, skąd wziął się przydomek The Sunday Morning Slasher. Nazwała go tak gazeta z Ann Arbor, miasta położonego 60 km na zachód od Detroit, po tym jak trzy kobiety zostały znalezione martwe w niedzielny poranek. Wszystkie były białe i zostały zabite około 4 nad ranem. Pierwszą była Shirley Small, 17-letnia uczennica miejscowego liceum. Do zdarzenia doszło 20 kwietnia 1980 roku. Dziewczyna wracała z imprezy, wykrwawiła się na chodniku przed domem, który dzieliła ze swoją siostrą. Przyczyną śmierci były rany cięte narzędziem podobnym do skalpela. 3 miesiące później, 13 lipca, 26-letnia Glenda Richmond została znaleziona martwa niedaleko drzwi swojego mieszkania. Zmarła z powodu 28 ran kłutych, zadanych najprawdopodobniej śrubokrętem. Kobieta była kierownikiem na nocnej zmianie w barze. Trzecia była 20-letnia studentka Rebecca Greer Huff. Znaleziono ją przed jej własnym mieszkaniem z 54 ranami kłutymi, zadanymi również śrubokrętem. Jednak Ann Arbor nie było jedynym miejscem działania Wattsa.
8 października 1979 roku udusił w Detroit 22-letnią Peggy Poczmara. 31 października zadźgał 44-letnią Jean Klein. Do tego zdarzenia doszło w Grosse Pointe Farms w Michigan. 1 grudnia znaleziono 36-letnią Helen Dutcher z 12 ranami kłutymi. W tym przypadku policja miała świadka, jednak o tym więcej powiem później. Trzy kolejne ofiary to również Detroit. Wszystkie zostały uduszone. 11 marca 23-letnia Hazel Konoff, 31 marca 23-letnia Denise Dunmore i 31 maja 27-letnia Linda Monteiro. W śledztwie odkryto również powiązania z miastem Windsor w Kanadzie. Tam zaatakował 31 lipca 22-letnią Irenę Kondratowicz, którą złapał od tyłu i podciął jej gardło. Młoda kobieta przeżyła, ale nie była w stanie zidentyfikować napastnika. Kolejna była 20-letnia Sandra Dalfe. Ją Watts dźgnął od tyłu i zostawił, by się wykrwawiła. Mimo, że ta ofiara również przeżyła, nie mogła pomóc policji, ponieważ nie widziała napastnika. 1 listopada 30-letnia Mary Angus miała być następną ofiarą. Jednak kobieta była czujna i zauważyła dziwnie zachowującego się mężczyznę w bluzie z kapturem. Gdy ten zorientował się, że jest obserwowany, udawał, że wiąże but, ale nie zrezygnował i podążył za kobietą. Ta jednak zaczęła krzyczeć i pobiegła do drzwi, a potencjalny agresor uciekł. Na okazaniu zdjęć Mary natychmiast skazała Wattsa. Niestety dodała, że nie może być pewna. Paul Banten, główny dowodzący operacją Slasher, patrolował ulicę w nieoznakowanym samochodzie, gdy 15 listopada 1980 roku o godzinie 4:50 odebrał zgłoszenie o dziwnym zachowaniu kierowcy, który śledzi kobietę starającą się go zgubić. Samochód stalkera pasował do pojazdu Wattsa. Obserwowany wysiadł z auta, żeby poszukać chowającej się przed nim kobiety, jednak zobaczył policję, wskoczył z powrotem do samochodu i próbował uciekać. Po krótkim pościgu został złapany. Aresztowano go za jazdę z zawieszonym prawem jazdy i nieważne tablice rejestracyjne. Policja przeszukała samochód Wattsa. Znaleźli dwa śrubokręty i skrzynkę z dłutami oraz słownik z napisem Rebeka jest kochanką. Nie mam pojęcia, co ten napis znaczył. Słownik próbowano powiązać z jedną z ofiar, Rebeką Huff, lecz bez powodzenia. Coral nie zamierzał rozmawiać z policją, poprosił o adwokata. Wyobrażam sobie te frustracje policji. Mieli coraz więcej ofiar, konkretnego podejrzanego, ale nie mieli dowodów. Próbowali wszystkiego. Zdobyli nawet zgodę na umieszczenie w samochodzie Wattsa urządzenia namierzającego. I nic. Watts zdawał się wiedzieć, że jest śledzony i zaprzestał ataków. Policja wzięła od Wattsa próbki krwi, ale to również nie wskazało na żadne powiązanie ani z miejscami zbrodni, ani z ofiarami. Oni naprawdę nie mieli nic, poza przeświadczeniem, że wiedzą, kto jest zabójcą. Zdeterminowany Banten deptał Coralowi po piętach. Jednak jedynym skutkiem było to, że Watts opuścił stan. Nie zwierzył się nawet matce. Uciekł do Teksasu, ale nie miał tam stałego adresu. Pomieszkiwał w motelach, ciągle zmieniał miejsca noclegu, a w podaniach o pracę wpisywał adres przyjaciela. Stał się duchem. Gdy został namierzony w Houston, porzucił pracę i zapowiedział znajomym, że jedzie do Dallas. Była to jednak zmyłka. Tak naprawdę wyjechał do Columbus, a w weekendy jeździł do Houston. Pod koniec sierpnia ponownie zatrudnił się w Houston jako mechanik przy metrze. Zaczął też znowu zabijać, choć trudno powiedzieć, czy przestał. O tych ofiarach wiemy, a ile jest tych, o których nie wiemy? 5 września 1981 roku upatrzył sobie kobietę i pojechał za nią aż 160 mil do Austin. Tylko po to, żeby ją zgubić. Miała dziewczyna szczęście. Tego samego nie można powiedzieć o Lindzie Tilly, którą zobaczył wchodzącą do swojego mieszkania. Dziewczyna walczyła tak zaciekle, że oboje wpadli do basenu. Mający przewagę fizyczną Watts utopił Lindę, a jej śmierć uznano za przypadkową. Krótko po tym zabójstwie policja dostała informację, że Watts jest widywany w kościele. Było to dość dziwne, ponieważ mężczyzna był niewierzący. W każdym razie w kościele poznał swoją nie kolejną ofiarę, a dziewczynę, Sheila Williams. Wejście w nowy związek nie zakończyło morderczych wycieczek. 12 września, tuż przed północą, 25-letnia Elizabeth Montgomery wyprowadzała swoje psy. Atak był błyskawiczny, jedno dźgnięcie w pierś. Kobieta zmarła w ramionach swojego chłopaka.
Do następnego ataku doszło, w zależności od źródła, 2 godziny później albo niecałe pół godziny później. Ofiarą była 21-letnia Susan Wolf, pocięta nożem. Wykrwawiła się na chodniku. 4 stycznia 1982 roku Watts zaatakował Ellen Tam, biegającą w parku. Powiesił ją na gałęzi, a policja uznała to za samobójstwo. Następne były uduszona Margaret Fossey, Elena Semander uduszona i porzucona na śmietniku, 14-letnia Emily Lacroix, najmłodsza ofiara Corrala Wattsa, Anna Ladet, studentka medycyny, Yolanda Gracia, Carrie Jefferson i Suzanne Searles. Ostatnia na liście jest Michelle Madej. Zginęła w swoje 20 urodziny 23 maja 1982 roku, a jej ciało Watts zostawił w wannie. Tylko że właśnie 23 maja szczęście wreszcie opuściło tego drapieżnika. Chichot losu, to również była niedziela. 18-letnia Melinda Aguilar mieszkała ze swoją współlokatorką, 22-letnią Lori Lister. Tego dnia obudziła się o 6. Była sama w mieszkaniu, gdyż Lori spędziła noc u chłopaka. Melinda, ciągle w piżamie, usłyszała klucz w zamku. Myśląc, że to jej koleżanka, otworzyła drzwi i stanęła oko w oko z czarnoskórym mężczyzną. Trudno powiedzieć, które z nich było bardziej zaskoczone. Nieznajomy szybciej się otrząsnął i złapał Melindę za włosy, przyłożył jej nóż do gardła i zawlókł do sypialni. Dusił ją, a dziewczyna udała omdlenie, wtedy ją zostawił. Będąc w sypialni, słyszała, że napastnik coś lub kogoś wlecze. Usłyszała też jęk, więc zaryzykowała i otworzyła oczy. Co zobaczyła? Swoją współlokatorkę leżącą w salonie. Od razu wyjaśnię, co się zdarzyło. Lori wróciła do domu, została napadnięta od tyłu i przyduszona tak, że straciła przytomność. Napastnik nie miał pojęcia, że w mieszkaniu jest ktoś jeszcze. Melinda zeznała później, że agresor był zadowolony z takiego obrotu sytuacji. Watts zostawił Lori w salonie i wrócił do sypialni. Wziął metalowe wieszaki i związał ręce dziewczyny za plecami, a potem opuścił pokój, by związać również Lori. Zachowywał się przy tym jak podekscytowane dziecko, podskakiwał i klaskał w ręce. Później napastnik poszedł do łazienki, by napełnić wannę wodą. Zawlókł tam ciągle nieprzytomną Lori, a Melinda pomyślała, że jeśli czegoś natychmiast nie zrobi, to umrą obie. Mimo związanych rąk wstała, domknęła uchylone drzwi od sypialni i zamknęła je na klucz. Ogromnym wysiłkiem otworzyła przesuwne drzwi balkonowe i wiedząc, że nie da rady bez pomocy rąk wspiąć się na barierkę, po prostu rzuciła się w dół. Upadła na kolana. Z trudem łapiąc oddech wstała i pobiegła krzycząc do najbliższych sąsiadów siedzących na werandzie. Sąsiad nie tylko zadzwonił na policję, lecz również pobiegł do mieszkania dziewczyn. Wyciągnął z wody Lori. Była sina, ale wciąż żywa. Dzięki odwadze Melindy, ona i jej przyjaciółka nie podzieliły losu Michelle. A co z Karlem Corralem Wattsem? Tego dnia został wreszcie ujęty, a tym samym zakończyła się jego zabójcza przygoda. Wsadzono go za kratki i wyrzucono klucz. No nie, nie tak szybko, to byłoby zbyt piękne, więc nie mogło być prawdziwe. To jeszcze nie koniec, bo z tym wsadzaniem za kratki wcale nie było tak łatwo. Po pierwsze, nie było niezbitych dowodów. Ofiary Wattsa nie były napastowane seksualnie, więc nie było śladów takiej napaści. Nie okradał ich, więc nie było przedmiotów wiążących go z ofiarami. Zabierał im wprawdzie jakieś drobiazgi, ale wyrzucał je lub palił. Przesłuchujący go śledczy doszli do wniosku, że nie wiedzą wszystkiego, nie mają wszystkich ciał. I tak zaproponowano mu ugodę. Zamiast o morderstwa oskarżą go o włamania z zamiarem zabójstwa, za co dostanie 60 lat. Miało się to w teorii równać dożywociu. Jak bardzo w teorii, powiem wam za chwilę. W ramach ugody Watts przyznał się do 12 lub 13 morderstw w zależności od źródeł i 5 prób morderstwa w Harris i Galveston. Pokazał też śledczym miejsca, w których zakopał niektóre z ofiar. Nie wszystkie zostawiał na widoku czy w ich własnym mieszkaniu, niektóre ukrywał. Skoro Texas poszedł z nim na ugodę, to samo zaproponowano prokuraturze w Michigan. Miał się przyznać do 22 morderstw. Kuszące? Być może, lecz Michigan nie poszło na ugodę. Ciągle szukali dowodów, na razie bez powodzenia. Po tym jak Michigan odrzuciło propozycję ugody, Watts zamilkł. Faktycznie wylądował w więzieniu, z którego po kilku miesiącach próbował uciec przez małe okienko, lecz utknął. Dołożono mu za to 4 lata do wyroku. Jak się wkrótce dowiecie, to były istotne 4 lata.
W myśl ugody Watts miał spędzić w więzieniu 60 lat, a że sędzia uznał wannę za niebezpieczne narzędzie, to odmówiono mu zwolnienia warunkowego. Swoją drogą to kompletnie nie rozumiem, dlaczego akurat wannę, skoro mieli do wyboru noże, dłuta i śrubokręty. Jako że odmawiano mu zwolnienia warunkowego, rodziny ofiar, a już tym bardziej nie doszły ofiary, mogły spać spokojnie. Ale czy aby na pewno? No nie zupełnie, gdyż w międzyczasie przepisy się zmieniły, a że Watts pisał wiele odwołań, to uznano decyzję sędziego za nieprawidłową, uznając jednocześnie, że seryjny morderca ma prawo do zwolnienia warunkowego. Poza tą nieszczęsną próbą ucieczki na początku od siatki był wzorowym więźniem, więc zwolnienie warunkowe mu się należy. Takie jest jego konstytucyjne prawo. Nawet sobie nie próbuję wyobrazić, co czuły niedoszłe ofiary Wattsa. Ten facet miał na sumieniu tyle kobiet, a do tego zapowiedział śledczym, że jeśli wyjdzie, to zabije ponownie. Ciekawe podejście do ludzkiego życia mają niektórzy biurokraci. Okazało się, że nad głowami wszystkich, jak miecz Damoklesa, zawisła wizja, że w 2006 roku seryjny morderca wyjdzie na wolność. Czegoś wam to nie przypomina? Bo mnie trochę nasze problemy z Trynkiewiczem i montowaną na szybko ustawę o bestiach. Ale to tak tylko na marginesie. Media rozpisywały się o tym, że seryjny morderca z ciągle niezaspokojoną rządzą zabijania wyjdzie na wolność. A wiecie, co w tym wszystkim jest najbardziej niepokojące? Że ten 2006 rok wyszedł im tylko dlatego, że doliczono 4 lata za próbę ucieczki. Nie będę się zagłębiać w szczegóły, jak to policzono, bo nie do końca to rozumiem. W każdym razie, gdyby nie te 4 lata, to Watts wyszedłby w 2002. No to jak myślicie? Wyszedł? Zdradzę wam, że nie. Śledczy z Michigan zaapelowali do społeczeństwa o pomoc. Wiecie, takie ktokolwiek widział coś, niech się zgłosi. I się zgłosił, a co więcej, okazało się, że wcześniej już zeznawał. I na podstawie jego zeznań sporządzono portret pamięciowy do złudzenia przypominający Wattsa. Serio nie rozumiem, dlaczego policja tego nie powiązała. Tym mężczyzną był Joseph Foy. I to na jego zeznaniu zbudowano oskarżenie. Stan Michigan wystąpił do Teksasu o ekstradycję, zgodę otrzymał i tak 9 listopada rozpoczął się proces 51-letniego Corala Wattsa. Zarzucano mu zamordowanie Helen Dutcher. Dopuszczono zeznania ze sprawy w Teksasie, więc obok Foya zeznawały także Melinda Aguilar i Lori Lister. Po 7 dniach ogłoszono, że Watts jest winny zabójstwa pierwszego stopnia. 7 grudnia 2004 roku skazano go na dożywocie. Dodam jeszcze, że w 2007 roku udało się doprowadzić do końca sprawę Glory Steele. Za to morderstwo dostał drugie dożywocie. Zmarł 21 września na raka prostaty zaledwie 2 miesiące po ogłoszeniu wyroku w sprawie Steele. I na tym faktycznie kończy się historia Karla, lub jak lubił być nazywany, Corala Wattsa. Dlaczego zabijał? Niektórzy twierdzą, że dla przyjemności. On to po prostu lubił. Sam zaś twierdził, że te kobiety miały złe oczy. Cokolwiek to znaczy. Ja jakoś nie kupuję tej wymówki. W końcu jego najmłodsza ofiara miała 14 lat. Była tylko dzieckiem, które spotkało na swojej drodze potwora. Jeden z psychiatrów, nie pamiętam nazwiska, twierdził, że mimo braku śladów napaści seksualnych, morderstwa miały charakter seksualny. Prawdę powiedziawszy, nie wiem, co o tym myśleć. Faktem jest, że zabijał jedynie kobiety, głównie młode i przeważnie białe, chociaż Gloria Steele akurat była wyjątkiem od tej reguły, gdyż była Afroamerykanką. Jeśli dobrze pamiętam, to wśród ofiar były 2 Afroamerykanki i 1 Latynoska, a reszta to białe kobiety. Tyle, że jeśli szacuje się, że mógł zabić od 80 do 100 kobiet, a nie znamy ich wszystkich, to ten przekrój rasowy może się zmienić. Z drugiej strony, patrząc na znane ofiary Wattsa, trudno mi w to uwierzyć. I to właściwie już wszystko, czego udało mi się dowiedzieć. Dziękuję za cierpliwość i zapraszam, choć nie obiecuję, że w niedzielę. Do usłyszenia, gdy wyleczę wreszcie gardło.